Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. W dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć Ci, czy media społecznościowe i linki social mediów wpływają na pozycjonowanie. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zaczynajmy! Ok, w pierwszej kolejności chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy linki z Facebooka, czy linki z Twittera, czy linki z LinkedIna, czy linki z YouTube'a mają oddziaływanie na pozycjonowanie stron. Takie linki social mediów nie mają żadnego wpływu na pozycjonowanie stron, ale czy to oznacza, że powinieneś zaniechać działania na Facebooku, czy to oznacza, że powinieneś zaniechać działania na Twitterze, czy to oznacza, że powinieneś zaniechać nagrywanie filmów i publikowanie ich na YouTube? Oczywiście, że nie. W narzędziu Google Analytics możesz sobie sprawdzić po skonfigurowaniu celów, a jeżeli posiadasz sklep internetowy i masz skonfigurowany moduł e-commerce z Google Analyticsem, będziesz mógł zobaczyć, który kanał ruchu daje Ci klientów. Zwykle w przypadku sklepów internetowych to kanał organiczny generuje najwięcej zysku w Twojej firmie, ale także kanał direct może generować bardzo dużo zakupów w Twoim sklepie internetowym. Kanał direct jest to kanał wejść bezpośrednich i takie wejścia bezpośrednie często wiążą się z tym, że dany klient zapamiętał już Twoją firmę, Twoją markę i bezpośrednio wpisał do paska przeglądarki adres Twojej strony internetowej. I takie zapamiętanie firmy przez potencjalnego klienta jest właśnie budowane przez wszystkie kanały ruchu. Zobacz, z pozycjonowania, jeżeli wchodzisz na czyjąś stronę, przeczytasz wartościowy poradnik, to już jest szansa, że zapamiętasz tą stronę, tą firmę i później w przyszłości, jeżeli będziesz chciał skorzystać z usług tej firmy, wpiszesz już nazwę tej firmy do Google i skorzystasz z usług tej firmy. Podobnie się dzieje z innymi kanałami. Jeżeli na przykład na fanpage'u przeczytasz jakąś bardzo ciekawą notkę i poprzez fanpage'a przejdziesz na daną stronę internetową i przeczytasz treść na tej stronie internetowej, to także jest szansa, że zapamiętasz tą firmę. Podobnie jest także z nagrywaniem filmów i publikowaniem ich na YouTubie. Jeżeli obejrzysz jakąś ciekawą recenzję produktu i będziesz widział mocne i słabe strony tego produktu i będzie pod tym filmem zawarta akcja zachęcająca do zakupu tego produktu, to istnieje bardzo duża szansa, że klikniesz w ten link pod filmem i przejdziesz na stronę sklepu internetowego, gdzie prawdopodobnie już dokonasz zakupu. Czyli to już będzie zakup z mediów społecznościowych bezpośredni. Ale nawet jeżeli nie kupisz tego właśnie oto produktu za pośrednictwem filmu na YouTubie, to zapamiętasz być może nazwę tego sklepu i w przyszłości wrócisz do tego sklepu. Nawet jeżeli całkowicie zapomniesz o tym sklepie, to jest także remarketing śledzący. Remarketing polega mniej więcej na tym, że przykładowa sytuacja. Chcesz sprzedać jakiegoś smartfona. Nagrywasz recenzję o tym smartfonie i pod filmem mówisz, że znajduje się link do zakupu tego smartfona w sklepie internetowym. Ty klikając w ten link przechodzisz do tego produktu, gdzie możesz go kupić, ale nie kupujesz tego produktu, bo też chcesz poszukać innych produktów w konkurencyjnych firmach. Może się tak okazać, że nawet zapomniesz o tej firmie i remarketing polega na tym, że na innych stronach wyświetlany jest baner, przez który możesz kliknąć i przejść właśnie do strony, na której byłeś kilka dni temu, gdzie mogłeś zakupić właśnie tego oto smartfona. I zwykle jest tak, że ten remarketing często właśnie pomaga Ci odzyskać z powrotem tego klienta, który być może już zapomniał o Twojej firmie. Więc wspierając różne kanały pozyskiwania ruchu, wspierasz także zakupy w Twoim sklepie internetowym, czy jeżeli to jest firma lokalna, także będziesz wspierał pozyskiwanie klientów do Twojego biznesu lokalnego. Zobacz, że samo SEO to jest zaledwie jedna gałąź marketingu. Są też inne gałęzie, inne osobne kanały ruchu, takie jak direct, czyli wejścia bezpośrednie, takie jak referral, czyli strony odsyłające, jakieś fora, gdzie linkujesz właśnie do swojej strony internetowej, czy to na przykład mogą być także artykuły sponsorowane, publikowanych na bardzo silnych stronach, na przykład Wirtualna Polska czy Interia. Tam osadzając takie linki, one są oczywiście bardzo drogie, ale poprzez te linki może dokonywać się konwersja. Wreszcie możesz pozyskiwać klientów z kanału
socialowego, o którym Ci powiedziałem, czyli poprzez filmy na YouTubie. Możesz także pozyskiwać klientów bezpośrednio z fanpage'a, z Twittera czy z innych mediów społecznościowych. Możesz oczywiście także pozyskiwać klientów z płatnej reklamy Google, z Google AdWords kiedyś nazywanej. Możesz reklamować słowa kluczowe, a możesz właśnie stosować na przykład ten remarketing śledzący. Chciałem Ci jeszcze na końcu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Inwestując w wiele kanałów pozyskiwania ruchu jednocześnie, na przykład inwestujesz w pozycjonowanie, inwestujesz w reklamy Google AdWords, inwestujesz w remarketing, inwestujesz w fanpage'a i istnieje pewna grupa klientów, która musi styknąć się z kilkoma reklamami z różnych kanałów ruchu, aby zostać Twoim klientem. Mówimy tutaj o takiej części wspólnej, czyli właśnie istnieje pewna grupa klientów, którzy stają się Twoimi klientami w momencie, gdy mieli kontakt z Twoją firmą z pozycjonowania, gdy mieli kontakt z Twoją firmą za pośrednictwem reklamy Google i mieli kontakt z Twoją firmą na przykład poprzez Facebooka. I jest właśnie taka grupa klientów, którzy muszą kilka razy wejść w interakcję właśnie z Twoją stroną internetową, zanim staną się Twoimi klientami. Samo pozycjonowanie może nie wystarczyć, a to pozycjonowanie powinno się wspierać, napędzać wraz z innymi kanałami pozyskiwania klientów. Ok, mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny. A oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć!